Trudno uwierzyć, że zbieranie grzybów kiedyś było formą relaksu. Rodziny w przyjaznej atmosferze godzinami spacerowały po lesie, uczestnicząc w przygodzie zwanej grzybobraniem. Niestety grzybiarstwo, jak wiele innych dziedzin życia, uległo komercjalizacji i nie bez powodu o ludziach zapracowanych mówi się dziś, że uczestniczą w wyścigu grzybiarzy. Presja grzybobrania najbardziej dotkliwa jest w przypadku mężczyzn. Dzieci regularnie pytają: tatę, jak to jest, że wujek Krystian zawsze przynosi z lasu więcej borowików niż ty, a jakby tego było mało, żony się z nich śmieją, że nie potrafią rozróżnić miodówki od maślaka. Tak wygląda koszmar współczesnego mężczyzny. Dlatego, żeby wyrwać się z pętli oczekiwań, presji i nieurodzajnej ściółki, proponujemy rozszerzenie definicji grzyba. Zgodnie z nową definicją, grzybem jest wszystko, co grzyba przypomina. Dzięki temu nie tylko grzybiarstwo odzyska swój dawny blask, ale i ty przede wszystkim odzyskasz status największego samca alfa w rodzinie. Panowie, podano do stołu. Thank you.